Hej, cześć, witajcie. Z tej strony Zmasło, a z tej strony druga część z cyklu Amigi 600 na moim kanale. Jeżeli ktoś z Was nie widział pierwszej części, to zachęcam Was do zerknięcia w opis. Tam będziecie mieli link do playlisty z poprzednim materiałem i następnymi, bo pewnie takie się ukażą, bo tak jak mówiłem, to będzie raczej seria. Ciężko wszystko zamknąć w jednym filmie. Z tego miejsca również chciałem Wam bardzo podziękować za dość pozytywny odzew pod poprzednim materiałem. Widzę, że w niektórych z Was odpaliła się nostalgia, to zawsze miło się czyta. Tak jak mówiłem, część z Was też była zawiedziona, no, że się nie udało porobić nic konkretnego, no ale wiecie, no to jest stary sprzęt. Ja też nie miałem wszystkiego potrzebnego do zadziałania. No tak to jest z tymi rzeczami, nie od razu już im zbudowano. Tak więc w pierwszej kolejności pokażę Wam dzisiaj, jak wygląda ten workbench, co można na nim zrobić. Myślę, będzie to ciekawe, zwłaszcza dla osób, które nigdy w życiu Amigi nie miały bądź nie miały workbencha. Pokażę Wam kilka gier i programów, które przygotowałem, w tym kultowe X-Copy, Lotus Racing, Super Frog i tak dalej. W trzeciej kolejności powiem Wam, jak w ogóle wygląda proces nagrywania takich gier na Amigę dyskietkowych, bo tak jak mówiłem w poprzednim materiale, Amiga używa innego formatowania i dyskietek Single Density. Tutaj jak widzicie mam, nie widzicie, ale mam dyskietkę Double Density i też się da na takich zapisywać. Powiem Wam, jak się nagrywa gry, jak się w ogóle przenosi pliki na Amigę. No i dobrze, moi drodzy, tak wygląda Workbench 2.1 w pełnej krasie, który właśnie zakupiłem. Zakupiłem akurat Workbench firmy Colanto, czyli firmy, która posiada obecnie prawa właśnie do tych wszystkich, czy tam większości amigowych rzeczy. No i jak widzicie, mamy kursor naszej myszki, mamy RAM dysk, no i mamy nasz dysk twardy Amiga, który jest sformatowany akurat na zawrotne 20 MB, aczkolwiek to zrobiłem dlatego, bo nie byłem pewien, czy aktualny Kickstart, który mam, obsłuży więcej. Ale pomijając te wszystkie rzeczy, jak widzicie, interfejs jest tak jakby znajomy. No bo paradoksalnie cały ten interfejs graficzny dość mocno przypomina dzisiejsze komputery. A przypominam, Amiga to jest sprzęt z lat 90., a Workbench pierwsze wersje nawet jeszcze troszeczkę starsze. No i tutaj mamy tak jakby foldery, a nazywa się to po amigowemu szufladki. No i dwuklikiem wchodzimy sobie w folder, tak? No jak widzicie, mamy tutaj pusto. Co to? Nic nie masz w tym folderze? Mam, ale pliki są ukryte. No i klikamy sobie prawym i tutaj akurat bardziej podobnie jak w macOSie mamy dodatkowe opcje, na przykład możemy tutaj zmienić nazwę, możemy otworzyć, możemy skasować. No i co nas interesuje, to na przykład, ojej, wybieramy sobie Show All Files. No jak widzicie, mamy tutaj już wtedy więcej plików. Tutaj mam wypakowane część programów. Przykładowo LH to jest takie archiwum, powiedzmy podobne jak zip. A także mam program unzip, no i program do nagrywania ADF, czyli obrazów, w których przykładowo znajdują się gry czy programy. No i tak właśnie wyglądają folderki, tak, mamy tutaj folder gry. Co ciekawe, akurat co mnie zastanawia, zobaczcie, amigowe guziczki, tak, tutaj mamy do wyłączania folderu. Tutaj mamy, żeby zrobić folder mniejszy albo większy. Część aplikacji działa tak, że robi się od razu na pełno ekranowe. No i do czego jest ten guziczek, tak? Zniknęło. No i gdzie to jest teraz? No i właśnie, tu jest ciekawostka, jak Workbench działał, bo zobaczcie, teraz mamy wybrane to okno u góry, tak? No i jest ono nad tym oknem, ale zauważcie, że gdy kliknę to okno gry, to ono jakby nie przechodzi nad to okno i to jest właśnie guzik, który umożliwia nam zmienienie, jakby wyciągnięcie okna na górę. Nie rozumiem, dlaczego to było tak zorganizowane, może kwestia jakichś patentów, a może po prostu ludzie z Amigi mieli taki koncept, ale właśnie do tego właśnie ten guziczek służy, żeby wyciągać. Jest to troszeczkę upierdliwe, szczerze mówiąc, bo gdy mamy otwierane kilka folderów, no i na przykład tutaj sobie wyciągniemy ten, no i potem chcielibyśmy go wyciągnąć, nie mamy, widzicie, jak dostać się do tamtego guzika i musimy to tak wyciągnąć sobie i tutaj dopiero kliknąć. Może jest na to jakiś skrót klawiaturowy, ale nie wiem, przypuszczam, że tak. I no i co nas jeszcze na przykład będzie interesowało, wchodzimy sobie przykładowo w folder Utilities, możemy sobie zobaczyć, co my tu mamy. Mamy na przykład zegarek. O, muszę kliknąć dwa razy. No i mamy piękny zegarek.
co mamy na przykład program do formatowania graficzny. No i na przykład bierzemy sobie taką dyskietkę, wrzucamy ją sobie do napędu, wybieramy sobie na jaką pojemność chcemy ją sformatować, czyli możemy ją na przykład sformatować na 880 kB, tak, czyli po amigowemu, ale możemy też ją sformatować od razu sobie na format DOSowy, czyli 720 kB, jest to wtedy formatowanie FAT. No i na przykład jesteśmy w stanie odczytać ją na starym PC-cie i zgrać sobie jakieś pliki. To jest na przykład jeden ze sposobów, jak można sobie wymieniać pliki. My sobie sformatujemy ją na 880 kB, nazwiemy ją sobie GameSave. I ta dyskietka będzie dla nas jako dyskietka na save'y do gry Black Crypt. No i możemy tutaj albo sformatować takim pełnym formatem, albo szybkim formatowaniem. Możemy sobie zrobić pełny format, jeżeli chcemy mieć pewność, że dyskietka na pewno się dobrze sformatuje. No i jak widzicie, leci to sobie. Oczywiście troszeczkę to trwa, nie będę was tutaj tym zanudzał. No i na przykład w tym wypadku, gdy dyskietka jest uszkodzona albo ma jakieś bad sektory, może się zdarzyć, że przy samym końcu wywali nam błąd, że nie można zapisać dyskietki. Oczywiście możemy wtedy użyć quick formatu, no ale wtedy jakieś dane mogą się po prostu uszkodzić albo źle zapisać, tak? No i wtedy co powinniśmy zrobić, to po prostu wziąć inną dyskietkę. No i co fajne i dość intuicyjne, również w Amidze przykładowo, jeżeli mamy taką dyskietkę i sobie ją włożymy, chcielibyśmy coś z niej zczytać, no to jest to dziecinnie proste, bo od razu nam się taka dyskietka pokaże na pulpicie, ewentualnie jeżeli jest DOSowa, pokaże nam się jako PC 0, więc całkiem intuicyjne i proste do ogarnięcia. Przykładowo mamy kalkulatorek, tak? Możemy sobie coś policzyć, możemy sobie zrobić 2 plus 4 równa się 6, pięknie. No. Na przykład mamy kalkulatorek, tak? Co to jest Colors? Nie wiem. Aha, po prostu możemy... O! Możemy zmieniać kolor. Mamy MMAX, czyli Micro MMAX. O, proszę. Czyli prawie... Myślę, że Richard Stallman czułby się ukontentowany. Możemy sobie coś napisać, przykładowo. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslow. O, układ klawiatury. Trzeba by się przyzwyczaić. Pytanie jak się... Jak wyjść z Emaxa? Może po prostu go zminimalizujemy? Nie wiem, z Vima wiem jak wyjść, ale z Emaxa to... Emax to generalnie bardzo fajny system operacyjny, tylko brakuje porządnego edytora tekstu. No i oczywiście mamy jeszcze naszego shella amigowego, tak? Przy którym możemy sobie wykonywać pewne operacje, czy no, przykładowo używać niektórych programów. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj do folderu gry, to jak widzimy mamy tutaj przykładowo program ADF2Disk, albo mamy Unzipa, więc możemy sobie przykładowo rozpakować archiwa. Przykładowo obraz jakiejś gry waży 880 kB, a my mamy tylko DOSowe dyskietki, które mają 720 kB. No to jak sobie przenieść tego typu grę? Musimy ją podzielić, przykładowo programem Split pod Linuxem, rozbijamy ją na dwa pliki, tak? Przykładowo jeżeli przenieśliśmy sobie podzielony ten plik, czyli przykładowo pierwszą część L1 i L2 i wiemy, że to jest gra Lemming, no to robimy sobie wtedy join L1, L2, as, wpisujemy na przykład Lemming 2 of 2 ADF, tak? No i wtedy Amiga połączy te dwa pliki. No i jeżeli sobie teraz wylistujemy, jak widzicie, pojawił nam się Lemming 2 of 2. No i teraz programem ADF2Disk możemy sobie nagrać na dyskietkę. Ten programik jest banalnie prosty. Po prostu wpisujemy ADF2Disk, wpisujemy Lemming 2 of 2 ADF, czyli ten, który właśnie sobie połączyliśmy. No i wtedy dyskietka, która znajduje się w napędzie, zostanie nadpisana tym obrazem, akurat z tą konkretną grą. Wciskamy sobie Enter. No i jak widzicie, mamy Writing to Disk. No i właśnie to jest jeden ze sposobów, w jaki możemy przerzucać sobie pliki na Amigę. Czyli formatujemy naszą dyskietkę na 720 kB, przerzucamy jakąś część naszej gry, potem ją łączymy, no i nagrywamy. No brzmi to na dość skomplikowany proces, w istocie nie jest skomplikowany, ale jest po prostu czasochłonny i warto powiedzieć, że są zdecydowanie szybsze i wygodniejsze metody przenoszenia. Dodatkowo problemem mogą się okazać takie napędy dyskietek na USB, jak ja tutaj mam.
Ten napęd dyskietek jest bardzo fajny i nagrywa bez najmniejszego problemu dyskietki właśnie 1,44 MB, ale okazuje się, że na przykład ta stacja dyskietek i wiele podobnych innych tego typu chińskich wynalazków nie jest w stanie nagrywać dyskietek 720 KB, więc wtedy będziemy potrzebowali jakiejś maszyny rzeczywiście z Windowsem 98 czy no, współczesnej maszyny, która ma normalną stację dyskietek, albo przykładowo jeżeli mamy jakiegoś starego ThinkPada i do niego jest dedykowana stacja dyskietek, jakby to była porządna stacja dyskietek i ona potrafi nagrywać 720 KB. No, więc jak sami widzicie, nie jest to proces trywialny i jest przede wszystkim czasochłonny. Możemy sobie dokupić taki przykładowo adapter karty Compact Flash, no i wtedy wpinamy sobie złącze PC MCI tutaj, no i mamy tak jakby takiego pendrive'a, który jest sformatowany na FAT, no i wtedy bezpośrednio między kompem jesteśmy sobie w stanie szybko przerzucać pliki, no jak na pendrive'ie można powiedzieć. No i jeszcze mamy opcję numer 3, czyli możemy za pomocą specjalnego kabla przesyłać po złączu RS-232 bezpośrednio rzeczy do Amigi, wtedy łączymy naszą Amigę z PC-tem, no i przesyłamy sobie za pomocą specjalnego oprogramowania pliki. Jest to rozwiązanie znowu nieidealne, bo musimy mieć komputer, który ma albo serial, albo kombinować z adapterami na USB, a nie wszystkie działają. No i dodatkowo musimy mieć włączony PC, no i podłączyć go do Amigi, więc no, nie jest to rozwiązanie idealne również. Rozwiązanie, które dla mnie okazało się najwygodniejsze, to po prostu wyciągnąć ten dysk twardy z Amigi, podłączyć go za pomocą takiego adaptera USB, gdzie tutaj mamy właśnie to IDE laptopowe przez USB do laptopa z Linuxem i pod Linuxem bez najmniejszego problemu jesteśmy w stanie podmontować ten system plików AFFS, czyli Amiga File System. No i z tego poziomu jesteśmy w stanie bezpośrednio z komputera przerzucać na dysk bezpośrednio do naszej Amigi. Jest to rozwiązanie może nie o tyle wygodne, bo trzeba faktycznie wyciągnąć dysk z naszej Amigi, ale jest zdecydowanie najszybsze i można największą ilość plików przerzucić. No i dla mnie to jest spoko, bo jakby ja nie musiałem nic ekstra dokupować i to jest rozwiązanie spoko. No jak sobie przerzucimy to wszystko jeszcze na kartę SD, no to będzie to jeszcze prostsze, bo po prostu wrzucę sobie kartę SD do mojego laptopa, podmontuję ją pod Linuxem, przerzucę co mam do przerzucenia, a i zrobić backup całej takiej karty to również nie jest problem. Dobra, my tu gadu, a wy pewnie chcecie zobaczyć jakieś fajne gierki. Tak więc gry na Amigę dzielą się na DOSowe i na gry niedosowe, tak? Przykładowo jak ja mam zainstalowanego Black Crypta, którego zainstalowałem z naszych dyskietek, no jest wszystko spoko, tak? Okazuje się, że gra może się uruchomić, jest normalnie tak jakby zainstalowana, ładuje się z dysku. Jak pamiętacie, gdy mieliśmy Black Crypta na dyskietce, no mieliśmy problem z tą właśnie dyskietką GameSave, że nie mogliśmy po prostu sobie zapisać gry. No i w tym momencie, gdy sobie stworzymy grę, no i zobaczcie, mamy teraz do wyboru więcej save'ów, klikamy sobie Save as Game A i wita nas piękny komunikat w postaci This machine does not have enough memory. Bo tak, moi drodzy, jak pamiętacie, mamy w tle działającego Workbench'a. Workbench zabiera swoją część RAM-u, więc w tym momencie widzimy, że przydałoby mi się na przykład rozszerzyć RAM w mojej Amidze, tak przynajmniej do 2 MB. No i wtedy najprawdopodobniej ta gra zadziałałaby bez najmniejszego problemu. Ale co jeszcze zabawniejsze, mam tutaj Birds of Prey, które pokazywałem wam ostatnio. Okazało się, że jedna z dyskietek była uszkodzona, więc musiałem nagrać sobie ADF-a. No i po zainstalowaniu wita nas również podobny komunikat. Właśnie no, mignął nam tam not enough memory, więc mam zdecydowanie za mało RAM-u w mojej Amidze, więc Amiga to jest trochę taka studnia bez dna, że już myślimy, że mamy wszystko, a potem znowu trzeba coś kolejnego dokupić. Ale to nie jest tak. Te dwie gry, które miałem ostatnio, znowu na mnie zadziałają ze względu na to, że mam za mało RAM-u. Ale mam inne gry. W ogóle powiem wam, mega śmieszna sprawa. Ale kojarzyłem w domu, że miałem te dyskietki właśnie single density, czyli bez dziurki. Jak widzicie, tutaj mamy dyskietkę z dziurką, ona tu ma takie wcięcie, a ta nie ma. No i kojarzyłem właśnie, że mam w domu takie dyskietki. Mówię, fajnie, będą akurat w sam raz pod Amigę. I wiecie, co się okazało? Widzicie, co to jest napisane? Lotus 2. To mi dało trochę do myślenia. Następna dyskietka o nazwie X Copy. To mi znowu dało do myślenia.
ale jak zobaczyłem to, to już byłem absolutnie pewien. Okazało się, że miałem w domu gry z softem na Amigę i nie miałem o tym zielonego pojęcia, dopóki nie zacząłem tego wszystkiego przeglądać. Najprawdopodobniej jaka jest historia tego, bo ja w domu nigdy Amigi nie miałem. Z tego co kojarzę, kiedyś chyba jakiś kolega mi przyniósł do szkoły dyskietki, bo na zasadzie, że wiedział, że ja lubię zbierać starocie, no i a tam masz jakieś dyskietki. No i się okazało, że to jest soft na Amigę. Spoiler, działa. Zacznijmy od Lotusa. No i zobaczcie, w momencie, gdy mamy taką grę Lotus, która była, przypuszczam, projektowana z myślą pod jedyną słuszną Amigę 500, jak zobaczycie, tutaj pokazuje nam się MDOS, tak? Czyli, że to jest dyskietka DOSowa, no i nawet nie jesteśmy w stanie jej uruchomić. No i żeby uruchomić, musimy zamknąć workbencha, czyli wciskamy Amiga Control, następuje restart całego urządzenia, no i teraz przy starcie systemu Amiga będzie próbowała wczytywać rzeczy z dyskietki. No, i jeszcze jedna drobna uwaga, jeżeli chodzi o granie na Amidze. Będzie nam potrzebny jakiś kontroler. Często używano joysticków. Ja joystick dostałem nawet w zestawie z Amigą, ale niestety się rozleciał z wieku. Na szczęście mam kontroler z Sega Genesis, który jest również kompatybilny i działa. Więc wpinamy tutaj sobie z boku do Amigi. No i będę od tej pory grał na padzie. I w sumie nie rozumiem za bardzo, z czego to wynika, ale wiele gier na Amigę po prostu wymaga pada czy joysticka. I nie możemy grać na klawiaturze. I w sumie nie wiem, z czego to wynika, czy że było mało miejsca na dyskietkach albo coś. Nie kumam dokładnie, o co tu chodziło, ale no tak po prostu zrobili i tak było. Jak sami widzieliście, chwileczkę wam tutaj opowiadałem, a ta gra się cały czas ładowała. No generalnie gry z dyskietek się dość długo ładują, no ale no nie ma co się dziwić. O, zobaczcie, mamy nasze Lotusy. No i jeździmy, moi drodzy. No i gra wyścigowa. Te gry, kurde, miały taki swój urok, fajny. Troszeczkę przypominają mi stare Outruny, no ale tak wiele gier samochodowych wyglądało dawniej. Patrzcie, jaki jestem szybki, wyprzedziłem już wszystkich. Jedziemy w zakręty, widać, że mój ulubiony gatunek gier komputerowych to wyścigówki, nie? Od razu widać. No i generalnie gra polega na tym, że właśnie przejeżdżamy przez checkpointy na czas, który nam tutaj ucieka. No i musimy jeździć, aż skończy się nasza trasa przed upływem czasu, więc generalnie spoko, ścigałka, fajne klimaty retro. Ja sobie troszeczkę wcześniej pograłem, ale żeby was nie zanudzać, myślę, przejdziemy do jakiejś kolejnej gry, którą mam z zestawu. Generalnie jeżeli chodzi o grę Zul, mógłbym ją uruchomić, bo dyskietki są sprawne na całe szczęście i działają. Nie jestem w stanie uruchomić tej gry z innego powodu, ponieważ ma ona bardzo ciekawe zabezpieczenie antypirackie. W dawnych czasach gry wymagały często wpisania jakichś słów z instrukcji czy coś w ten deseń. Ta gra poszła o krok dalej i wymaga takiego śmiesznego kółka, którym ustawiamy kody. Podrzucę wam tutaj zdjęcie, jak to wygląda. Ciekawa sprawa, będę musiał sobie dopiero takie kółeczko zbudować, żebyśmy mogli Zula odpalić. Aczkolwiek teraz myślę, że pokażę wam program, który część osób uważa za kultowy. Jest to program Xcopy. Może nazwa już to sugeruje, służy do kopiowania i sprawdzania dyskietek. I często właśnie, gdy ludzie nie mieli workbenchy na swoich Amigach, to w ten sposób kopiowali dyskietki za pomocą tego programu, nie za pomocą workbencha. No i pokażę wam, jak to wygląda. I oto, moi drodzy, jest program Xcopy, który właśnie służył do kopiowania dyskietek. Jest on banalnie prosty akurat. Jak widzicie, tutaj mamy napędy, które mamy, no i dyskietkę tutaj mamy source, no i target, tak? Czyli jeżeli mamy dwie na przykład dyskietki, no to znaczy, jeżeli mamy dwa napędy dyskietek, to możemy sobie szybciej kopiować. Natomiast jeżeli mamy tylko jeden napęd, wtedy jakby Amiga musi część rzeczy skopiować sobie do RAMu. Potem musimy troszeczkę pożonglować dyskietkami. Zresztą mogę wam nawet pokazać, jak to wygląda bez najmniejszego problemu. Weźmiemy sobie Zula. Załóżmy, że chcielibyśmy sobie Zula skopiować, tak? No to wyciągamy nasze Xcopy. Wkładamy naszego Zula, możemy sobie sprawdzić, czy dyskietka ma jakieś bad sektory, czy są na niej zapisane dane, więc było to całkiem taki użyteczny kombajn, narzędzie, które służyło do kopiowania dyskietek. No i przykładowo, jeżeli byśmy chcieli skopiować sobie dyskietkę, tak, no to robimy sobie po prostu start.
Wtedy dyskietka, jak widzicie tutaj, kopiuje nam górną stronę i dolną stronę. No i w ten sposób, jeżeli się skopiują te wszystkie rzeczy, no to poprosi nas potem o zmianę dyskietki. Wtedy my sobie wkładamy jakąś inną dyskietkę, na którą chcemy to przegrać, pyk. Tam się nagrywa na tą dyskietkę, potem znowu zmieniamy, żeby dograć brakujące dane. Ot cała filozofia, spoko sprawa. No, a tutaj mamy programik, który nazywa się Revolution i to jest, nie wiem jak to nazwać, odtwarzacz muzyki, czy może tutaj nawet tą muzykę dało się w jakiś sposób manipulować, tego akurat dokładnie nie wiem, ale jak się załaduje z dyskietki, możemy sobie wybrać kilka kawałków, które, no, ja nawet kojarzę, drużynę A. No i możemy sobie odtworzyć takie właśnie MIDI. Zresztą możemy tutaj kliknąć. No i drużyna A wykonania MIDI. No. O, popcorn jest, no właśnie. Popcorn też kojarzę. A teraz pora na grę amigową, którą nawet ja kojarzyłem, mimo że Amigi nie miałem, czyli Super Frog. Jest to często pokazywana jako jedna z bardziej kultowych gier właśnie na Amigę. Jest to taki bardzo przyjemny platformer. No zresztą sami zobaczycie. I zobaczcie, mamy tutaj naszego sympatycznego pana Żabola. Jest dość szybki, trochę szczerze mówiąc, jak widzę takie górki i doliny, trochę, i biorąc pod uwagę jego szybkość, trochę mi to Sonika przypomina. Tym bardziej, że gram jeszcze na padzie z Sega Genesis, więc to już jest w ogóle kosmos. Ale jak widzicie, mamy tutaj siup. O. O. O, zmienił się w banana. Chłop w banana się zmienił. Najśmieszniejsza rzecz, jaką widziałem. W ogóle powinno być, ale tak. Tak, i generalnie w Super Frogu, jak widzicie, mamy tutaj licznik pieniążków i musimy nazbierać pieniążki, żeby móc wyjść z poziomu. No i musimy skakać. Hopa! O, czekajcie. Jeszcze nie mamy brońki, ale... O, hopsa. I mamy takie, zobaczcie, też wyskocznie, tak jak w Soniku. Oj, nadziałem się na jeża. Ta gra, którą wam właśnie prezentuję, jest to gra Another World. Jest to gra, która ma bardzo imponujące intro i w ogóle wygląda świetnie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że została zrobiona w roku 1991. Jest to swego rodzaju fenomen. I tutaj was nawet odeślę, będziecie mieli w tym miejscu link do filmu od Archona, arn.eu. Tam zrobił bardzo fajny materiał, gdzie w ogóle opisywał, jak ta gra powstawała. Jest to gra, która naprawdę wyprzedziła swoje czasy. Zobaczcie tylko na to intro. Jest ono zrobione z poligonów. I jest takie bardzo filmowe, powiedziałbym, takie na standardy dzisiejszych gier. No, patrzcie, jaki chłop. Nieźle, nie? Ja powiem wam, byłem naprawdę zaskoczony, jak to zobaczyłem na własne oczy. 91 rok? No, pokażcie mi peceta, który byłby w stanie wyświetlić tego typu grafikę. Okej, i tak wygląda właściwa rozgrywka. Musimy się wydostać, wypłynąć z wody. No i zobaczcie, taka minimalistyczna, pikselowa oprawa, ale zobaczcie ten jakby, jak ta postać się rusza. Trochę mi to przypomina Prince of Persia, jak mam być szczery. I jest to dość interesujące. Właśnie w tej grze trochę nie bardzo kumam, o co chodzi. I tutaj jest to dość takie... Patrzcie, możemy skoczyć na lianę. Pui! Indiana Jones normalnie. Albo Pitfall, jak kto woli. Bit, bit, bit. Oj, patrzcie, tu jest na przykład taki chrobak idzie. Jak w niego wleziemy, to nas zabije. Patrzcie, jest animacja, jak giniemy. Patrzcie, idziemy do chrobaka.
patrzcie, jak nas dziab nas w nogę i koniec, i padamy. Pach. No i tyle. Co jest? Co to za bestia? Bestio, gdzie idziesz? O nie, wdepnąłem w robala znowu. Czekajcie, czekajcie. I skacz! Hopsa! Patrzcie, widzieliście jak zrobiłem? Normalnie... O nie, jest więcej robali. Nie chcę. O nie, znowu więcej robali. Czemu tu się trzęsie ziemia? Och. Trudna jest ta gra. Bardzo trudna. No i teraz oczywiście gra Psygnosis, której nie mogło w tym zestawieniu zabraknąć. Przynajmniej ja nie mogłem sobie pozwolić, żeby tym razem odpuścić tą konkretną grę. DMA Design, czyli prekursorzy Rockstar Games bodajże, z tego co dobrze kojarzę, DMA Design. Panie i panowie! Lemingi! O tak. Please insert disk 2. No i pytanie teraz, czy ta dyskietka zadziała. Bo generalnie to widzę, że nasza przyjaciółka ma problem z czytaniem jakichś no-name'owych dyskietek. Na przykład takie Double Density od Sony chodzą bez problemu, a jakieś takie mniej, nazwijmy to, ekskluzywne firmy działają gorzej. Ale jak widać zadziałało, więc jest gituwa. One player. Jedziemy. Let's go! Czekaj, jak to jest? Jest kop. Ty, nie widzę, to jest takie rozmazane. O, no i kopie, no i elegancko. O to chodziło. Sorry, wiecie, no, no, generalnie życie. Chwilę sobie popatrzyłem. O, nasze lemingi. No i o to chodzi, żeby wszystkie lemingi przeszły. Albo jak najwięcej. A nie wiem, czy wszystkie, wszystkie chyba nie muszą, ale zdecydowana większość. Albo jakaś określona liczba. No i super, patrzcie, ocaliliśmy 100%, a potrzebowaliśmy tylko 10%, żeby przejść poziom, więc kurde, jesteśmy dobrzy w tej grę, no, nie ma co. Aha, i trzeba im teraz dać parasolki, żeby się nie pozabijały biedne lemingi. I one teraz sobie spadną ze stem. O, widzicie, mają takie parasole i nie spadają. Lemingi są bardzo fajne. Kiedyś grałem, akurat nie w te konkretnie, ale ogólnie w lemingi grałem i fajne. No. Taka gierka. Fajna, co? Pewnie, że fajna. No, moi drodzy, i to tyle w tym dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Był on znacznie bardziej treściwy niż ten, w którym opowiadałem nieco o historii i czyściłem Amigę. Tutaj już rzeczywiście działo się dużo więcej konkretów, więc mam nadzieję, że jesteście ukontentowani. W następnym odcinku przypuszczam, że dokupimy sobie rozszerzenie RAMu, bo bardzo chciałbym w końcu zagrać w tego Black Crypta i Birds of Prey. No i dodatkowo może pobawimy się jeszcze jakimiś innymi bajerami. Myślę, że tutaj mamy sporo pola do popisu. No tak więc, jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków, to kliknijcie subskrypcję, no i pewnie gdzieś mniej więcej za miesiąc ukaże się kolejna, trzecia część z tego naszego cyklu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, bajos!